Co zrobić z choinką po świętach? W zależności od miasta możliwości są różne. W Katowicach mieszkańcy muszą sprawdzić harmonogram wywozu, bo ten różni się dla mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Urzędnicy przypominają, żeby nie wyrzucać drzewek z ozdobami. Żywe choinki zostaną wykorzystane w sposób ekologiczny. Te żywe choinki zostaną rozdrobnione, poddane obróbce technologicznej, no i zostanie z nich wykonany nawóz, który później będzie użyźniał tereny zielone znajdujące się w Katowicach. Z kolei w Tychach choinki można wystawić jako odpad wielkogabarytowy. W Tychach firma, która zwyczajowo odbiera odpady, będzie również odbierała choinki. Te żywe, cięte wkładamy do worków na bioodpady, sztuczne wystawiamy przed posesję i sprawdzamy harmonogram odbioru odpadów. One zostaną odebrane w terminie między 23 stycznia a 10 lutego. Urzędnicy przypominają, że naturalne choinki, które mają zachowane korzenie, po świętach można wkopać do ziemi. Akcję dawania drugiego życia choinkom organizują w Bytomiu. Każdy, kto kupił żywą choinkę z zachowanym systemem korzeniowym, może ją po świętach przywieźć do bazy zaplecza technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i albo zadzwonić na dzwonek, albo po prostu zostawić choinkę pod bramą. Te choinki następnie trafią do szklarni i zostaną wczesną wiosną posadzone w reprezentacyjnych punktach miasta. W Bytomiu choinki zebrane w poprzednich latach zostały już posadzone m.in. na Placu Akademickim i Placu Słowiańskim.